Mateusz Skidek, PurePC.pl, kolejny spacerek po targach Poznań Game Arena 2013. Jesteśmy na stoisku Riot Games, gdzie oczywiście pokazywany jest tytuł League of Legends i możemy sobie w niego pograć w szerokiej maści turniejach. Jak widzicie, już na samym pierwszym dniu na VIP Dayu, na pierwszym dniu targów Poznań Game Arena, stoisko Riot jest bardzo, bardzo odwiedzane. Między innymi możemy tutaj porozmawiać z Tadeuszem Zielińskim, który na targach reprezentuje tę firmę. W tym momencie możemy już zobaczyć pierwszych przebierańców, czyli tak zwanych cosplayowców. To jest nieodłączny element zarówno targów growych, jak i wszelakich konwentów. Idziemy dalej. Po mojej lewej stanowisko Tesoro, czyli producenta klawiatur oraz sprzętu generalnie do grania klawiatury, słuchawki i myszki. Jest zresztą takich producentów na targach Poznań Game Arena bardzo dużo. Mamy wystawione produkty zaprezentowane oraz dwa stanowiska do gry, które oczywiście powodują, że takie stoisko jest na pewno częściej odwiedzane przez uczestników targów. Okej. Ruszamy dalej, za mną stoisko Hamy. Tutaj mamy do czynienia między innymi ze sprzętem audio i z pięknymi hostesami. Do zobaczenia mamy słuchawki, klawiatury, między innymi także słuchawki Beats, ale generalnie tutaj głównie Hama. Przewody, przejściówki, tego typu rzeczy oraz dwa stanowiska do gry na konsoli Xbox 360, między innymi FIFA 14 i między innymi Crysis. Również tutaj w tym miejscu SanDisk się pokazuje ze swoimi dyskami SSD i pendrive'ami. Kolejne stoisko to stoisko Creative'a, które wygląda bardzo podobnie jak na targach w zeszłym roku. Mamy tutaj scenę oraz kilka stoisk, stanowisk z możliwością pogrania i przetestowania najnowszych rozwiązań audio, jeśli chodzi o słuchawki w firmie Creative. Tak to wygląda. Kolejne stoisko to stoisko Xnota oraz Eizo. Między innymi tutaj na samym przodzie coś, co przyciąga wszystkich odwiedzających, czyli Oculus Rift z pokazaną animacją kolejki górskiej. To właśnie pokazuje Xnote, ale Xnote ma też wiele innych produktów do pokazania. Jest to przecież producent specjalnych gamingowych, między innymi gamingowych laptopów, które są konfigurowalne. Można je spersonalizować we własny sposób. Możemy pograć w różne gry, między innymi w najnowszego Tomb Raidera. Mamy do dyspozycji również do zobaczenia i przetestowania monitory Eizo oraz, jak widzicie tutaj, bezprzewodowy kontroler, w którym można pograć w Formułę 1. Kolejne stoisko, gdzie możemy pograć w gry, stoisko gamingowe MadCats. Tutaj produktów wiele nie ma, aczkolwiek jak widzicie zainteresowanie grą jest bardzo duże. Klawiatury, bardzo futurystycznie wyglądające klawiatury z małym ekranem. Mamy również myszki i słuchawki, to możemy tutaj zobaczyć. Możemy zauważyć wszechobecne, piękne hostesy. Jest ich zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. To na pewno warto zaznaczyć. No i kolejna strefa e-sportu, tym razem Cooler Master, który prezentuje swoje obudowy, prezentuje podstawki chłodzące, zasilacze oraz nie mogło tutaj zabraknąć stoiska z pięknymi gamingowymi desktopami i z grą League of Legends, która jest zdecydowanie tematem przewodnich targów w 2013 roku, targów Poznań Game Arena. To tyle w tym spacerku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.